padła, już mnie podnieśli. Ja teraz może trochę sobie tej adrenaliny wstrzyknę, bo ona mi na pewno pomoże. No tak mówię, to jest cały czas bardzo gęsta horda i ona tak będzie atakowała, tak będzie atakować aż do safe house'u, który jest tutaj. Jak mówię, to jest bardzo, bardzo groźny, bardzo niebezpieczny moment. To ja naprawdę po prostu rasujcie, uciekajcie ile tylko możecie. O jeszcze Elise, Elise! Elise, dajesz, dajesz koleś, jesteś blisko! Jest, poszło! Wszyscy żyją! Dobra, poszło nam dobrze, poszedł nam dobrze ten Crystal Even, jak mówię, to jest naprawdę groźny moment. No szczególnie na takich poziomach trudności, jak właśnie tam expert bądź chociażby zaawansowany, na którym teraz gram. No ale skąd się tam Witch tam wzięła? Znaczy widziałem tam, że ona tam siedziała wcześniej, ale po prostu kurczę, jakim cudem ja ją wkurzyłem, skoro w ogóle ja się na nią nie patrzyłem. Znaczy nie wiem, pewnie po prostu byłem blisko niej, ale też miałem chyba... Znaczy nie wiem, czy miałem latarkę włączoną, czy nie. Jakoś nie zauważyłem tego, na to uwagi nie zwróciłem. No ale cóż, ja po tym ataku Witch się muszę wyleczyć. It's been a long time since I've seen the rise, but if their finale is the same, that'll signal the chopper pattern. We just need to start it. I'm in. Let's rock and roll. Then let's do it. Everybody grab a weapon and let's go. Jak widzicie ten uśmiech coacha? Jeju. Tak, coach mówi o planie, który jest, jak mówię, związany z tą całą bandą, z tą kapelą rockową Midnight Riders. Co to za plan? Znaczy nie wiem, czy on teraz właśnie go tak szczegółowo powiedział, czy tam nie, a nie zwróciłem uwagi. Co to w ogóle wziąć? Mogę wziąć... wiecie, może wezmę teraz ten 16. Kurczę, jestem ciekaw, ile takich zrobiłem zamachów w tym kijem, które spudowały. Chciałbym kurczę wiedzieć. Z 5? A tutaj idę do łazienki, może tutaj coś znajdziemy, coś ciekawego. Tu jakieś kurcze zwłoki w kiblu. Stoją, nawet nie w nim są, tylko na nim są. Tak dosłownie. Ok, teraz wyleczę tą chodę, pilnował trochę. O, coś mnie stąd zaatakowało jakimś sposobem. A, nieważne. Boomer. Tak, teraz się specjalnie tam oddalę, bo tam był boomer, o który już tam ich obrzygał. No, ja już tego boomera zabiłem. O, tam słyszałem jokeja teraz. Okej, niech się coach tam ktokolwiek szykuje na jokeja, bo tam właśnie, jak mówię, słyszałem jego chichoty. No, jest jokej, o którym właśnie mówiłem. I także Hunter. Niezła, tak? A w tej łazience coś jest? W tej łazience jest... nic, tylko kible, papier tam toaletowy i tego typu. No takie rzeczy typowe dla łazienek. No to szukam takich rzeczy, takich oczywiście rzeczy mniej typowych. Nie wiem po co w ogóle skaczę po tych stołach, nie wiem, przed kimś się tam, nie wiem, chcę popisać. Że patrzcie, ja tu potrafię po stołach skakać. Lepard, kur, nie wiem, no co innego. A teraz trochę wypadałoby ten teren oczyścić przed tymi zombiakami, które cały czas tutaj są na widowni. Tak, to jest miejsce, gdzie się miał odbyć koncert zespołu Midnight Riders. To jest to miejsce. Pff, ktoś akurat przed tak, że no, tak trochę głupio strzelił. Ok, to znowu defibrylator. A czy jak mówię, a czy co do defibów? Jak mówię, one poza ekspertem nie są jakieś szczególnie przydatne. A czy one mogą wam się przydać, jeżeli ktoś nie ma apteczki, a ktoś ma wolny czwarty slot, więc wtedy może on defiba na wszelki wypadek wziąć, wtedy ten defib może być przydatny całkiem. Jak mówię, defibem można wyleczyć się tam do życia, przywrócić tam kogoś umarłego już, kogoś kto tam u was poległ po prostu. Tutaj coś jeszcze jest, to jakby właśnie jest amunicja, jest więcej broni. Co ja mam? A mam skaro znowu. Tu na górze chyba coś może jeszcze być, no jest Molotow i Molotowa może wezmę jednak. Tak, jeszcze będzie tam parę strzykawek, będzie parę apteczek mniej więcej na scenie, która jest tutaj przed nami. Jak chcę tam skoczyć, bo tu widziałem jest parę Molotowów. Tak, na tym miejscu jest dużo właśnie takich broni miotanych, porozrzucanych, tam pozostawionych. Tu są fajerwerki, które też, no które właściwie służą za to samo co kanistry z benzyną, one mogą tam zombie podpalić. To są gitary, kolejne broni melee. Tak mówię, są apteczki na scenie, tu też są strzykawki.
A my, żeby teraz ten finał uruchomić, bo to już jest ostatni rozdział i właśnie to jest końcówka, musimy najpierw włączyć światła. Turn on the light! Znaczy było w tym. Turn off the light! Była jakaś taka kreskówka z tym. Z Bugsem. Jedna z tych starszych tam niby było, że. Tam, że Elmer kupił Bugsa i to właśnie. On tam zajął jego łóżko i tam ten mu tam świecił światło i on. Turn off the light! Kto to taki kurczę, wiesz, świeci na całą tak właśnie mordę. No dobra, mamy światło włączone, ale teraz musimy jeszcze tutaj włączyć ten cały sprzęcik, ten mikser czy tam co innego. I ten finał, szczerze, epickość moi drodzy, to jest epickość. Okej, co to w ogóle? Tak, posłuchajcie, są zombie, jest horda i tak dalej. O, to w ogóle, no to był niezły atak Chargera, tylko ja też znowu byłem poza tą ścieżką, po której on tam biegał, no tam w naszą stronę. Po prostu ten finał, jak mówię, epickość. Macie mnóstwo zombie, macie scenę rockową i też macie tą, no, wyczes muzykę. Znaczy, szczerze, nawet nie jestem jakimś szczególnym fanem muzyki rockowej, bądź jakiejkolwiek tam, gitarkowej, zaś ten deseń, ale szczerze, ta muzyka kopie w tyłek. I szczerze, to jest na pewno, no tak na pewno, jeden z najfajniejszych, jak dla mnie, finałów w całej serii Left 4 Dead. Jak tam był boomer, więc dlatego byłem obrzygany. A okało, że tutaj może się trochę oddalę. Coś tutaj? A. Więcej tych zwykłych zombie. Jak mówię, skarż się naprawdę długo przeładowuje, to jest jak mówię, wada tej broni z kolei. Nie, po prostu jak mówię, nawet takim osobom, którym się na taka muzyka rockowa nie do końca podoba, to ten moment jednak powinien. Jednak te osoby ten moment powinny za taki epicki uznać, tak moim zdaniem. Naprawdę jest to coś jak dla mnie bardzo fajnego jednak, takie coś. No i dobra, teraz będzie tank. I też co tego finału, on ma taką wadę, znaczy zaletę właśnie, nie wadę, tylko zaletę, że po prostu w nim łatwo jakieś zombie tutaj tak z daleka wypatrzeć. Okej, tank będzie atakował. Widzicie tam z lewej, widzicie, bo jak mówię, stąd zombie naprawdę łatwo wypatrzeć, że skąd one będą atakowały, to jest naprawdę proste w tej kampanii. W tym finale, więc to jest naprawdę taka, jak mówię, zaleta tego całego rozdziału. Wow! Myślałem, że tak rzuci bardziej w prawo niż rzucił jednak. Okej, szykuję Molotowa, w którego on tam może skoczy, kurde, ale on zwleka. No już w końcu skoczył w ogień. No, nadszedł czas na rzucenie palenia! Nie, dobra, kurczę z tymi one-linerami. What? Wow, myślałem, że we mnie tak rzuci jednak autentycznie. No, Joker w ogóle był, o, stuletek jakoś tak trochę, no... No to był taki trochę niebezpieczny atak. O, tu jest Peter w ogóle. Nie, Peter oczywiście żaden kłopot. Okej, ja pójdę po więcej amunicji jednakże po kolejnego Mołotowa. Bo się przyda na pewno. Napi się wreszcie też oczywiście, czemu nie? No, a to jak mówię... A nie, to chyba nie tutaj był Mołotow. Mołotowy były tutaj gdzieś niżej chyba. Tak, to przy tych schodkach. Napierw Mołotowa, jak mówię teraz, to wypadałoby jednak wrócić na scenę. Tak, te sztuczne ognie też nas mogą zranić, więc też tak uważacie z tym przechodzeniem przez nie. Nie, kurczę, co tak... Co się tak tam, kurczę, wleczeć tam z tyłu jesteście, nie wiem czemu. Nie, kurczę, cały czas tam na górze jest, nie wiem czemu. On może naprawdę teraz się pakować naprawdę poważne kłopoty. No, coach, tam z życiem, tam jest boomer! No, ładnie, coach. Coś stąd biegnie? Nie. Się nagle uspokoiło, znowu Spitter, tam znowu widzę tą całą, jak mówię, ślinę, która po prostu wycieka z ust Spittera. Coś tutaj, a. Cały czas nic szczególnego, stąd jeszcze lecą zombie. Czy tam zainfekowani, nieważne. No teraz nagle światła zgasły i tak dalej. Gdzie jest Hunter? O, tu był Hunter! Właśnie tak słyszałem, że on właśnie tak wyda taki krzyk ostrzegawczy, że tam właśnie tak tam go zaatakuje, ale jednak... No, widzieliście tego Jokeya, no jak mówię. Bo z Jokeye niezwykłe utrapienie. Okej, widzę, że tak atakuje stamtąd.
Właśnie wiedziałem, że tam odwrócił tam kawałkiem betonu całego. Ale teraz kryjemy się. Pali się? Pali się, okej! Okay. No to stoi jak głupi. A, to było łatwe. O, Spitter, kurczę, Spitter ładnie teraz splunął i dałem się całkiem łatwo teraz zranić. Gdzie jest ten tank? O, tu jeszcze jest ten tank, okej. Okay. Leży, okej! Okay. Dobra, proszę, szybko wstawaj. Tak, też co do adrenaliny nie powiedziałem o tym, że jeżeli ją weźmiemy, tam się wstrzykniemy, no sobie ją wstrzykniemy, to wszelkie akcje... JOKEJ! A chciałem powiedzieć, to wszelkie akcje, które byśmy tam dokonali, jakieś tam podnoszenie, to tam właśnie jakieś tam, nie wiem, właśnie na przykład to całe tam wnoszenie koli tam przez drzwi, to te akcje, takie czynności by trwały szybciej. I to wszystko, jak mówię, dzięki adrenalinie. Okej, jest śmigłowiec, do którego trzeba skoczyć. No dobra, jestem bezpieczny, nie wiem jak reszta. No raczej tak obstawiam, że nie przeżyje jednak. Tam Coach już się ledwo trzyma. No widzicie, już wszyscy tam poginęli, a jeden żyje, no trudno. Tak, tu śmigłowiec może przylecieć z dwóch różnych stron. Znaczy on przyleciał, bo tam właśnie tam, no przy tym drugim ataku tanka, tam właśnie tak fajne werki tam w ogóle leciały i po prostu, no śmigłowiec to zauważa i po prostu tutaj przylatuje. I w tej kampanii śmigłowiec może przylecieć się z dwóch różnych miejsc, tam z lewej albo z prawej strony. Więc to nie jest tak, że zawsze on się... On zawsze tam będzie czekał na nas tylko z jednej strony, tam trzeba właśnie tam patrzeć niby tam skąd leci i właśnie gdzie się zatrzymuje. No kurczę, aż 10 pilsów kod tam niby wziął. Ciekawe. 4 bomby, 4 mołotowy, mienistom, zabójstw melee. Hunterów 8, Smokerów 14, Smokerów 5, jak mówię, Smokerów w dwójce się jakoś tak rzadko, mało się ich pojawia. 7 Chargerów, 7 Jokerów, Spitterów 13, na więcej oczywiście z dwóch zabitych, na mniej obrażeń ze wszystkich. 4 Friendly Fire, no tak bym powiedział przeciętnie, jak na mój gust. Nie mało, ale też niedużo, jakoś tak bym powiedział. Celność, też taka przeciętna, tam 32%. Jest to tylko 8%, ale już tutaj nie ma co grać o headshotach. I aż tyle zombie, no aż 2358 zombie zostało zabitych podczas nie podczas nagrywania tego let's play, podczas chciałem powiedzieć właśnie chciałem powiedzieć podczas nagrywania tego let's play'a, a nie podczas kręcenia tego filmu. Pozwólcie się, bo jednak to rzeczywiście jest film, no tam jest właśnie ten let's play tam nagrywany, tam kręcony i tak dalej. Więc no tyle zombie zabiliśmy i tyle jeśli chodzi o kampanię Dark Carnival. Już przez chwilę chciałem powiedzieć Dead Carnival, bo tam trochę zbyt dużo kampanii ma w swojej nazwie Dead, bo to jest Dead Center, bo tam było jeszcze co tam było. Dead Air, Death Toll i tak dalej. Wszystko za bardzo tak Death, to wiecie, tak pod śmierć podchodzi tam Dead, Death, że Dead Deadman of the Deadland of Die. Coś takiego, nie wiem. No a dobra, kampania Dark Carnival już z głowy. I następna kampania to kampania Swamp Fever. I to jest kampania, której osobiście ze wszystkich najbardziej nie lubię, więc no ta kampania, no na nas czeka w następnych częściach tego let's playa. Dzisiaj to wszystko, dziękuję za uwagę, CDDZO, na razie, cześć!